Halo, dzień dobry, tam w kolejnym odcinku Sąsiada za płotem. Dzień dobry. Dzisiaj nie rozumiesz, że mega. Daj mi skończyć pole i razem nagramy? Rozumiem. No, powiedziałeś, że nagrywam, no to przyszedłem. Głośniej, dobrze. Nie no, debilu, się zbutuję zaraz. Ja. Ale przez tu słychać tuczenie tylko. No. No, to nie prawo autorskie, to tuczenie. Młotkiem w stół. Co dawaj, jak jesteś to w stół? Czekaj, idę po młotek ze dwóch. Dobrze. Nie, ja to wczoraj dobrze robiłem. Dobrze. Tylko szkoda górka. O, jeszcze szklanka tam do gry podskakuje z łyżeczką. Herbatę tu. Było słychać, że tam jest łyżeczka w środku. Jak? O kurna, ej, łyżeczka mi spadła. Nie wiem, co teraz za pan słucha, ale... No. Ale i tak jestem zły na ciebie i elo, nie lubię cię. Dobrze. Rozumiem. Nie się podziały te pegiery. To nawet dobry plon jest, 85%? Nie jest najgorszy. A, żoja! Co ty drzesz japę tam? Żoja. No, ale tu ładne pasty są wycięte na środku pola, także. Ja! Co tam, ruskie herbaty jakieś? Ale powiedziałeś, że miałeś przynieść młotek, nadal go nie ma. Nie chcę mi się iść do garażu na dwór. No, czyli oszukałeś nas? Oszukałem wszystkich. No, mam 2 kilometry, nie chcę mi się iść. A 2 kilometry, a ty głupi jesteś. Nie no, 400 metrów. No teraz 2 by skoczył. Może by zmądrzał po drodze. Kurwa, znowu zepak ugniotłem. A, bo pełno jest, ale ja nadal nie wyspałem. Dobrze. Dobra, pójdź w oko. Jakoś to idzie. Koksów jedna, modlę cię za w krainę zapomnienia. Jaś. Tylko w kawie. Rozumiem, Maciu, co. Się ten stan. Rozumiem twój ból. Ty już odejdzie. Krainę zapomnienia. Ja rozpuszczam się jak kwas, robię kreskę, palę raz, by zapomnieć w końcu to całe pierdolone zło. Relaksuje mnie ten Bóg, kochasz. O, znowu nie mam filmów zrobionych. Co? Co? Co ty znalazł? Jest, są zrobione, bo pokazuje mi plon u ciebie z rzędu 95%. Ale u ciebie na 18. O, wykstofalicka. U artysty na 105 i na 107. No nie, no bo wzięliśmy je dopiero jak ten. Tylko mówię, że nie ma. Wixa pompa, wixoholiczka. Zium, pompu. O, to tu. Artysta, ty to jesteś artysta prawdziwy. Ej, a chuju głupi. Ja mam do ciebie pytanie, Majka, więc nie zgodzisz się. No to pytaj. Jesteś fiutem. Nie, przyjacielem. No mów, panie. Kolego. Ty plenisz, tylko pod nosem się plujesz. Kurwa! Daj mi powiedzieć, chuju. No to mów. Czekamy. Jak ja... Nie. Zajebie ci. Chodzi o to... Że bociana dym oszpak. Nie. Jak ja na przykład bardzo mocno... Nie. No, bo, no kontynuuj, na człowieku, bo ty nie masz się wysłowić. Właśnie, wysłowić jakoś nie umiesz. Ale na chuj ja mam mu to zadawać, jak się nie zgodzi?
No to się... No, pytaj! Ja. Kto pyta, nie błądzi. Jak kurwa na przykład mam trzy pola, o, i ma na przykład, no... Dzierżawę cię nie może wziąć, bo masz cztery pola w dzierżawie. Ale nie, kurwo! Patrz! Jak mam trzy pola, jak mam trzy pola w dzierżawie, ale i na nie przykład... masz trzech pól w dzierżawie. Masz cztery. No, mów dalej. No, nie dokończę chuj tego. Chuj ci w dupę, mam cztery pola w dzierżawie. No masz. I jak na przykład trzy mają hektar 89 razem... To co? No to są swoje pola. Jak je oddam, to mogę wziąć jedno hektar 89, czy nie? Nie. Ale to ty, przecież to są swoje pola kupione. Kurwa, mi nie chodzi o te, co to że. No, ale to... Co? No to... Nie, no dobra. No dobra, 28 ton mam w rzepaczku. Ej, to nawet tak, nie tak źle. Jo, jakaś kasa będzie już. 29 ton mam. Tylko tak. Jeszcze trochę pszenicy wpadnie. A to chyba tam pszenicą. Jo. Jeszcze trochę berek będzie, tylko tak. Michaelin za pszenica dwa pola. O, czekaj, teraz ja akurat stok postawię, bo jak mam pieniądze, to... Jaki stok? Narciarski? Da. Kozak, dobra, gdzie to jest? W czym? A nie, to jest na odcinku pierdzieł. Artysta ty chuju. Chłopca się ucichnął tam. O, aż orce strzałem. Tam bardzo mocno tam owca była u Michaela, słychać. Dobra, witam was wszystkich serdecznie. Halo, dobry, witam. 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 I co pierwsze, kupujemy stok narciarski. On jest w silosach? Nie, gdzie jest ten? Różny pewnie. Ja. Tak na co? Na stroła? Czy na grasa? Bo na to i na to? Na to i na tego. O Jezus, jakie to wielkie. No. Jo. Dobra, o Jezu, jakie to wielkie bydle. Najpierw muszę... Dobra. Zamknijcie oczy wszyscy. Mówisz? Już. Ale chyba co, na stroła? Na stroła i na tego? Jak to teraz? Ale jak to odwrócić najpierw? Nie, to skuję. O, tak, dobrze. Dobrze, to ja moje belki u ciebie będę przywoływał, tak? Ale że aż on jest taki duży, ten stok? Czemu artysty jest mniejszy? Ten... Ej, dyskryminacja. Artysty jest mniejszy. Jak mniejszy? Taki sam jest. Tylko on ma inne miejsce, dlatego to inaczej wygląda. Nie, ja mam mniejszy. Chuj, ja masz mniejszego. Rozumiem. Dobrze. No. A, widzę jak kosisz. Dobrze. Kręcę bardzo mocno, co? Nie. No, dzierżawy bardzo mocno są koszone. Ale trawy też, czy trawy nie? Chyba trawy też. No nie. Ja nie wiem, czy chcesz ją prasować, czy nie? No, chyba tak. Bardzo mocno. No. Tak sobie myślałem, że pewnie w tym miejscu postawię. No, a co? Jak mam miejsce, no, to co? A czemu nie? Czy myślałem, że druga strona, ale... Tak też będzie bardzo dobrze. Dobrze. Nie wiem, czy sam się przyjedzie pracować, czy nie. Rozumiesz? Bo nie wiem, co mam z moim mieszkaniem zrobić na moim nowym polu. A Michael, przyjacielu, ty masz prasę bardzo mocno? Mam.
Ale ty masz kwadratową. Okrągłą. Kwadratowo-okrągłą masz. Ty jesteś kwadratowy. No, mówię kwadratowo-okrągła. Jezus. Jakby taka istniała dobra, jeszcze. Dobra, lecimy kosić. Na nowych polach. No. No, a ja idę bardzo mocno, no. Dobrze. Jebany, co będzie prasą kosił. Dobra, ja stoję, idę zadanie z chemii wysłać bardzo mocno. Dobrze, bardzo mocno. Tak, bo ja muszę dostać plusy. Dobrze, ja sobie tu na twoje pole. Dobra, czekaj, halo, bo tu świeczka. Aha, to ja też idę wysłać, bo jutro mam. Ze dwóch. Każdy idzie i każdy mi zostawia. Ja jestem. A. Tutaj piękna przyniczka. A, bo dobra. Zrobię to inaczej. Popuść pliki tutaj. I wpisz nową wiadomość. Dzień dobry. Dzień dobry. No. Artysta będę musiał poczuć że ciebie zgrabiareczkę bardzo mocno. Ale to już nawet nie wiem, czy to na odcinku będę zgrabiał, czy nie. Ale co? No zgrabiareczkę. Co zgrabiareczkę? Będę musiał pożyczyć się do ciebie. Przecież ja ją wyjebałem, człowieku. A nie sprzedałeś? No. Ja. 2 BS1. Przecież ja mówiłem, że ja to sprzedaję, bo ona jest do wyjebania. Czemu? Bo jest do wyjebania. Ale czemu? No, bo ty nie dojebane. Się dogadałem. Rozumiesz. No to nie wiem, jak to się cudra. No bo ona jest pijana i krzywo zgrabia. Nie. Dobra, już wysłałem, już jestem. Ja kupiłem tylko dlatego, żeby zarobić na niej 2000 i już sprzedać. No bo ja kupiłem za 15, sprzedałem za 17. No bo ją naprawił, a on kupił używaną. Ja. No widzicie, jakie to są przesłodzi? Ty, ale to jest plan, bo ja mogę tak kupać każdą maszynę naprawić. Nie, zakaz masz. Masz zakaz, człowieku. O, pierwszy raz Kasper zakazał. No, pierwszy raz ty sam dobrze mówi. No, ciągle ja zakazuję, a tak to... Teraz to Kacperek zakazał. No bo to szejk jest, człowieku. A szejk nie może ci dawać. Ale wiesz, że Kasper zakaz to jest taki zakaz, że i tak to zrobię. Jeszcze nie zakaz? A chuj mam wet. Wychodzę z tej serii. Dobrze. Ja nie wiem, o co ci chodzi, a tu pięknie pszeniczka rośnie. A ty tylko kosisz koło mnie, to. No tak. Elegancko. No, nowe pola. Jest. To faktycznie, wiesz, no jest grasze zero. Myślałem, że to tylko napisał się taką. Jest, myślałem, że się zlogowało. Co jest? A, znowu gra farminga, chłop. Dobra, będzie synchronization, bardzo mocniejszy. Dobra. Co tu jest? Nie wiem, co zrobiłem tam. Zrobiłem to tylko, żeby synchronizacja była na odcinku. Brzmi jak plan. O, tam pewnie jakaś górka jest nierówna i dlatego widzą stanu. No, ja z Malia. Żywy! Kto jest żywy? O ja pierdyle, co tu jest takiego? O Boże. No pewnie teren nierówny. Oj, tam jest, nie wiem. Góra taka, znaczy dół taki. Sandra się zmyśla cała. Znaczy to? Pizda! Z długą lufą! Długą kurwa! Pizdolet sobie! Pizda! Ja pierdolę! Ale tak naprawdę, szczerze, nie wiem jak to kosić. Bo jak na przykład będę łączył te pola, no to już wiem jak to kosić, ale tak? Nie wiem jak to pole. No pod skosie. Albo jakoś prosto, w miarę, żeby pod prasę było. No i tak to nas grają. Ty chuju ciągniecie rzepę. Rzepak. Dobry rzepak. Rzepak? Rzepak. Rzepak! O, albo nie wiem, na przykład z sąsiadem coś pogadamy na temat wspólnej zgrabiareczki czy coś. Nie? My? Dobrze. O właśnie, my tego wariata mieliśmy kupić na spółkę. No ale... Do gleb. Badania. Ale... Ja ogólnie chciałem z artystą zrobić takiego deala, że ja mu będę pożyczał prasę, a on mi pożyczy zgrabiarkę, no ale jak... Ale on ją rąbał już dawno. No, mogę ci pożyczyć. Jak kupię. A. Ale on już prędzej mówił, że on ją uwalił.
Jakoś. Nie teraz. Przecież on to rok temu już gadał, że ją sprzedał. On ją tylko zgrabił pole i sprzedał. Jo. Ja bym ją wypożyczył. No ale no, Araba nie znasz. Ale ja myślałem, że ona ja chciałem ją zostawić i myślałem, że ona będzie lepiej działać. Ale jakbym ją wypożyczył, to bym nie zarobił 2000. Widzisz, jaki to jest efekt? Mogę sobie wziąć tą kuna chyba, tak? To jest kun, no, to jest kuna. Kun jest lepszy. Dobrze, czekaj. Ten dwugwiazdowy jest lepszy. Dużo lepszy. 30 tysięcy bardzo mocnym PC-em, nie? No tamto jest, to jest tańsza, ale no. Dobra, w zimie to kupię. No chyba też będę musiał kupić. Dobrze, sam trzeba przyjedziesz prasować, bo nie wiem, czy mam na słomę spalić, nie. Nie mi dasz prasę. No to jak chcesz, no, ja ci mogę wypożyczyć. Prasę. Ale za darmo. A ty masz coś, wypożyczasz coś kiedyś za darmo? Bo ja chyba nic nie wypożyczam za darmo. Ale jak ja ci dam zgrabiarkę, a ty mi prasę, to kurwa jeszcze mam ci dopłacać, chuju? Ale ty nie masz żadnej zgrabiarki, chuju. Kurwa w zimie ją kupię! To w zimie ja sobie też kupię. Chuj ci w łeb, ja ją kupię. No spoko. Nie. Nie. Ja kupuję prasę. Chcę kup. No. To zgrabiarka do wyjebania. A to se kup tam ze zgrabiarką od razu, co? A co? Żeby jeszcze taka była. Tutaj. No jest. Tutaj nie ma, ale... Ale jest. Ale jest taka mała zgrabiarka na modhuby, na tu za przedniego. Nie wiem, czy widziałeś ten mod. Nie. Bana, nie wiem, czy na słonę wali, czy nie? O nie. Dobra, walę, najwyżej zgnie. Najwyżej zgnie. Gdzie jest mój zestaw? A tu jest. Ogólnie nowy nabytek. Case. Tak. Tu ma 240, nie, tak naprawdę nie ma 240. Ma trochę mniej, bo ma 150. Pani. No, na pewno 150, no, już. Jak to jest wersja turna, czyli ma 300. Nieprawda. Nie, co? Ja tam nie wiem. Pomówienia jakieś. Jakieś tam pomówienia. Tylko, no, śmiałem się tam, że jak mamy takie ciągniki, nadal kosimy bizonami. No i co? No i nic. Bizon dobra maszyna, co tam mówisz? O, mnie się to za chwilę zmieni. Za chwilę? No nie wiem, czy tak za chwilę. A ty sam szef Arab jesteś. Patrz, ile ma Kasper pieniędzy. Ty. Równiutko. Ty. O. No, zero. No, ale jest jestem na plusie. Czekaj. Chuj ci wiem, pożyczko jebana. Ty już nie jesteś, hej? Patrz na pieniądze. No bo kurwa, bierz pozyskę na milion, chuju. Było słuchać jak kilka bardzo mocno. Nie na milion, na 645. O, kij ci łeb. Nawet ja takiej nie mam. No ja wcale nie mam. Nie, łeb. Ja taką mam. Kurwa, wiesz mi pożyczkę, chuju. Jezu. Ja wziąłem 2 przecież. Nie, 3. No zaraz Kasper sprawdzę u ciebie. To sprawdź u Sandry. Kasper nie może. No nie. U Kaspera weź do fulla. Czyli Kasper ma 615 bardzo mocno. No, jakby mógł jeszcze kredyt wziąć, no? Nie może. A ile ma klinicy tu 500, ale... A ty? Nawet. Ja mam 615. Ale możesz wziąć więcej. Wjeźdź do fulla. Wjeźdź do fulla. Ja pierdolę po 710 koło. Kurwa, nowy nabytek, kombaj! Ja Ej! To Kasper nie może. To jest nie fair, wy macie kredyt, a ja nie mogę. Ale serio, czekaj. Ja mam 210 koła więcej kredytu niż on. Ale to jest przykry. Ale dlaczego tak jest? No bo nie mam własnych pól. No chyba my też, nie? Przecież ja mam 3 pola swoje. No. I resztę, i 4 w tym. No ja mam jedno swoje. Aha. No właśnie. Ale nie, no tak naprawdę to farming to zalicza jako, że to jest twoje pole. No on ma 4,
jest twoje. A no w sumie to tak, on ma tylko 42 twoje i jego. No. Kupione ma 42. No dobra, tylko ja nie mogę wziąć pożyczki, wziąłem to, te pola w dzierżawie i mogę wziąć więcej pożyczki. Oszukujecie. O, no to ja też sobie wezmę pożyczki, halo skrabiarka. Kozak? Ja, wychodzę stąd, bo nie mogę kredytu ubrać. Prawda? Czekaj, ile dostanę za halo bizona? A, tam 20 tysięcy. Za halo bizona dostanę 30 koła. Na sklepie. To będę miał 120, kurwa. Kupujemy Legendira 22 tysięcy. No, na headerkę nie stać. Chyba, że używamy. Będzie kolejny ale... headera. Header od bizona zostanie. Jo. A czemu nie? Jezu. No to by było w ogóle nieopłacalne. Co ty pierdolisz? Co ty pierd... tak, tak. Albo tego Fynda. Nie wiem, ideala se kup od razu i co? Nie jesteśmy jeszcze. 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 Ile to masz tam odcinka, Kasper? 20 minut. Jeszcze. A, i tu jeszcze jedno pole, jo? No pół. Jeszcze. Nie wiem. Pół no pole. Tak, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Właśnie, kurwa. Ja mam... pana ciągnika... Chipowanego? Jest. Ale case jest chipowany. Nie dziwi mi się. Ty jak za dwa sezony case... No. Powie papa. Żeby tylko za dwa. A powiem ci tak, za dwa sezony by mi się nie opłacało, jak już to teraz. Jest. Czyli czekaj, ja wczoraj kupiłem sprzedałem ciągnik i kupiłem ciągnik. Ja wczoraj kupiłem 3 ciągniki. No i sprzedałeś 3 ciągniki. Nie, 2. A nie, chuj, 3 sprzedałem. Bo do czwartek. Chłop, co 3 ciągniki w jednego dnia sprzedał? Nie! Co ty pierdolisz? Ja kupiłem 4 i sprzedałem 4. No i 30 ton rzepaku. Ale jakbyś kupił 4 i sprzedał 4, to byś, byłbyś ciągnika. Więc kupiłeś 4 i sprzedałeś 3. Nie. Patrz. Ja sprzedałem do Ćwara, kupiłem New Hollanda, sprzedałem New Hollanda. Kupiłem Pumę, Pumę sprzedałem, kupiłem Pumę tą, co ty masz, sprzedałem Pumę i kupiłem Optuma. No i teraz sobie to policz. Policz sobie tak. Kurwa. No i policz, to zobacz. Kurwa, myślisz, że z matematyki mam piątkę? No dobra, czekaj, to jeszcze raz, to ja ci to policzę. No, jeszcze raz. No kupił dwa case'y. No, czyli dwa kupione ma. Dwie Pumy. Ale ja je sprzedałem za tyle, ile kupiłem. Bo no. Patrz, ja New Hollanda kupiłem, od razu sprzedałem. Pumę kupiłem, nie no, Pumę sprzedałem po chwili, ale drugą Pumę od razu sprzedałem. I kupiłem Optuma. No to czyli kupiłeś 4 ciągniki, sprzedałeś 3. No tak, ale 2 sprzedałem w tej samej cenie. No właśnie, to co mówisz, że kupiłeś 4, sprzedałeś 4? No do czwarecze. No ale musiałeś go kupić. Ale do czwara nie kupiłem wczoraj. Wczoraj. Jutro. No debil. Do czwara nie kupiłem jutro. Kupiłem go na początku. A skąd, nie? Ja też. Nie wnikam. Dobra, masz rację, jest najlepszy z matematyki. Jak? Nie może mi kontraktu są kulturowane. Na ciula ci kontrakty, ty masz... No, i kultra nie ma. Nie, jak nie ma? No nie mam kultra. Kacper sprzedał przecież. Kacper sprzedał im tą bronę z tym i kupił się. No tak, bo jest jakąś siewnik. No tak, ale siewniki nie da się kultrować. Możesz mu zasiać od razu. No. Zaliczy ci jako skulturowany. Nie, no zajebałem prosto w tego kikuta wielkiego. Kikuta? No ten, co tu koło supa stoi. Ja nie widzę. Ogólnie Kasper, wiesz, że na Team Elapsach nie ma, supy są bez kolizji. A tam nie ma supy. Bo ja dzisiaj zajebałem supa koło 14 i nie miał kolizji.
A tamte to ja wiem. No tam nieraz do niej przydzwoniłem, więc. Pola wybrzyna na razie. No a jak jest latarnia, to w latarni przydzwonisz. Za tyle nie ma, może z T-Rexem wypożyczyć. Nie stać mi na wypożyczenie. Co powiedziałem? A nie wiem. Zima. Na zimę i tak mnie nie będzie stać. Ja. O kurwa, późne lato jest. Jak to się stało? No, nie uwierzysz, ale no. No nie uwierzysz, ale ten. Ale on nas tak bardzo mocno czeka. A to ten chuj musiał skipać, jak mnie nie było. Byłeś młodzie. Wtedy... Nie pamiętam. Nie wiem, to było wtedy może co, nie zdążyłeś na stację benzynową? Chuj to stacją. Ale to skipnąłeś przez jeden dzień. A chuj, bo drugi skipecie, a nie. A jebać, kurwa. Artysta tam nie wie. Nie wiem, jebać ich duszko. Dobrze. Niech się zasrają. Byliśmy, to był drugi dzień lata. No, zaczynaliśmy rzepę kosić drugiego dnia lata. Właśnie, więc skipałem tylko jeden dzień. Co? I to też jest ja dosyć niedojebane. No, czekaj, kurwa. No, był drugi dzień lata wczoraj, jak kosiliśmy rzepak. O, chuj! Ci w dupę. A dzisiaj jest trzeci dzień. Ja pierdolę. Nie! Dzisiaj był pierwszy, a on skipał do... Ty głupi jesteś, przecież drugiego się kosi, bo pierwszego nie da się kosić. Przecież... Dobra, kurwa, ja myślałem, że my dzisiaj dopiero zaczęliśmy kosić, a my wczoraj kosiliśmy, chuj. A co ja ci przed chwilą młocie powiedziałem? Nie wiem. Nie no, kurwa, David. No. No, ja ci mówiłem, że nie pamiętam. Nie, wcale mu 40 sekund prędzej nie gadałem, że wczoraj zaczęliśmy kosić. Był drugi dzień lata. Kurwa, nie pamiętam. Ja, to jest artysta, to jest artysta. Mówię, wczoraj zaczęliśmy kosić, był drugi dzień lata. Jak Michael mi coś powiedział minuty temu, ja nie pamiętam, co on do mnie mówił. Nie wiem, ty nie za 30 lat nie będziesz wiedział, jak masz na imię. Ty za 30 lat nie wiesz, czy... A, dobra, nie ma, nie będę mówił, bo sobie nie wypada. No pewnie sam to weźmie. Kontrakt od Aleksander Pytel. O, miałem takiego nauczyciela. Jarosław Pytel, kutas mała nie myta. Co? Aleksander, co? Aleksander Ziobro. Kuba Sieracki, dobrze? Nie wiem, to człowieka. Co to jest? Dobrze, że... Aleksander Ziobro. Słynny polityk to jest. Artysta. Nie człowieku, artysta to jest... Kuba Sieracki, tak? To jest nie, słynny. Nie. A kto to jest? Akrobata. Murasz Tinkasz Akrobata. Murasz Tinkasz Akrobata. Dobrze, dobrze. Brzmi jak plan. Ja pierdolę. Pojebane te pola są. A, myślałem, że moja muzyka. A to... Dobrze, nie słychać. Ale to chyba pewnie też. A teraz słyszę. Ja pierdolę. Jeszcze głośniej, dobrze. Aż mi się odcinek u Zbycha przypomniał, jak graliśmy w CS-a. Kurde. Majka, już się odcinek u Zbycha przypomniał. Jak artysta tam... Klaudiusz? Jo, też. Ale jaki odcinek z CS-a? No, Kradon Klaudiusz. Nie, co połowę turnieja nagrał. Koziorajs! Artysta, zgadnij, ile mamy godzin już na płocie? To nie pamiętam. 23. Ale co? No, ile mamy godzin na płocie? No, obstaw jakąś liczbę, ja ci powiem. Ale kogo się pytasz? Nie, czy Kasper? No ciebie! Artysta, Kasper wie. Nie pamiętam. No, ale ja. Ile byś dał? Ile byś dał? A ile jest? No, no właśnie się pytamy ciebie, ile byś obstawiał, ile by było? A ile by mogło być? No to ci, ty no, musisz wiedzieć. No to ja nie wiem, wy wiecie, to mi powiecie. No to może ja bym stawiał 25, ale jest... nie powiem ile. A ile jest odcinków? No 11. No to jest 11. A nie 12. Nie. 12 będzie za chwilę. 11.
Jak? Niemożliwe, co ty? 11,5 godzin. Ale co? Ile jest godzin na sejwie już przegrane? A ja mówię odcinka, że jest 11,5. Jak 11,5? No ja mam 11,5. Ale chodzi mi, ile jest godzin na płocie przegrane już. No, powiem ci tak, średnia wychodzi z mojego odcinka. Tyle ci powiem. A ile jest odcinku? Bo ja zapomniałem. Pierdol. Michael, on głupi ci udaje. No ile, bo za... A, 11, to czekaj. O, i to może być. 11 razy 2 to... Kurwa, czekaj. 27, dobrze. No debil! Co? No. Nie wiem, jak ty stałeś do następnej klasy, ale... Nawet ja wiem, ile to jest. Czekaj, no 11 razy 2 to 20... Cia. Jak nie myślę, to jest to sobie doda 11 plus 11, kurde. To czekaj, 10 razy 10, czekaj, ale 2. Czekaj, ale taba muszę zrobić. Ja, kalkulator będzie palał. Kalkulator. 2. Kurwa, co to za jakaś trigonometria. Trigonometria. O! A się tam wydarło przez chwilę. 11 razy 2 równa się... No, mówiłem 23. Co? Jak 11 razy 2 to jest 23? No 11 po 2 godziny to 23 godziny jest. Jak ty głupi jesteś, 22. To jest 22. No, a że mówisz... Kurwa, się... 23 godziny są. Nie wiem, Kacper, weź. No pierdolę, dobrze powiedziałem czy nie? No ale 11 razy 2 to jest... Ale 23 godziny, nie kurwa, 11 razy 2. Wyjebane w to 11 razy 2, chuj mu w dupę. No nie wiem, chyba jeszcze nie ma 23. Jest, przecież. Czyli jest 25,8, dobrze. Ja tu nie wiem, jak to jest liczone, nie? Bo to jest niby, tam jest do 10, nie? A przecież... 10 godzin? Pojebało cię? Nie, bo to może być, nie wiem, 22,8, nie? Ale godzina jest do 6. Więc a ile to? Ja nie wiem, jak to jest liczone. Nie, tam normalnie a minuty dwie... liczą się. Tam są minuty liczone, normalnie. Przecież to jak? No w sensie minuta to jest jedna minuta na sejwie. No to co jest? 22,8. No to jak ty to liczysz? To jest 22 godziny i co? 80 jak? Minut? Tam było 22 godziny i 22 minuty pisało. No ale na przykład może być taka sytuacja, że jest po kropce 8, 9? Nie. Tak. Czy jest do 6? Jest 8. No w sensie minuta to minuta jest, kurwa. Przecież na jakimś sejwie mieliśmy kropka 9. Co ty go w chuja robisz? Właśnie. No to jak to jest liczone? A to, kurwa, tak się nie pokazuje. Patrz, godzina ma 60... Czekaj. No 60 minut. No. No. Tak powiedzmy, tak przykład, jest 22,8. To jest 22 godziny i co, 80 minut? Nie. 80... nie. I parę sekund. Co? No kurwa, no sekund. Jak sekund? Ja 22 godziny i 8 sekund, rozumiem. Nie, no wy to jednak dojebani jesteście. No to wytłumacz. Ale to ty tak powiedziałeś. No właśnie. No jak masz 22 minuty, 22 godziny, 22 minuty, no to masz jeszcze z tyłu sekundy. A ile to jest? No ale jak masz na sejwie przegrane powiedzmy 22 godziny i 2 minuty, 20 minut, to powinno pokazać 22,20. Ale powiedzmy, jak jest 22,8, no to jak to jest liczone? No to jest liczone, a chuj nie wiem. Właśnie. No bo już mnie zmyliłeś. Kurwa, czekaj, kalkulator włączę i zaraz ci powiem. Jak ty chcesz to policzyć nawet? Mi się zdaje, że... Panie umiesz. Kurwa, idioto, jak jesteś tępy i nie wiesz, jak to zrobić, no to... No ty, bo ty nie wiesz, że to jest... Odezwał się chłop, który
nie wiedział, ile to jest jedna śledzła. Pog? Jak masz, kurwa, czekaj. Ile? Już zapomniał. Nie, przykładowo 22.8. Patrz. No to tak jakby z minutki... Kurwa! Ja pierdyle. Jak masz... Zami pizę. Ja pierdyle. Ja chyba wiem, jak to jest liczone, ale nie wiem. Ja wiem, jak to jest liczone. Mi się zdaje, że to jest liczone. Że tak jakby z minuty jest... Zamknij mordę, ja mówię, bo ty chujowo źle mówisz, kurwa, ja wiem dobrze. Patrz. Ale to czekaj, muszę to obliczyć, jak masz 22.8. Ja nie wiem, ile jest. Patrz. Dobra, chuj, wytłumaczę ci inaczej. Nie 22.8, tylko tak jakby, jak się zwiększa liczba po kropce od 1 do 10, to się... Na przykład jak jest, kurwa... Jak jest 22.1, to jest 22 godziny i 6 minut. Czemu akurat 6? A czemu 6? Policzę 60 minut na 10. No to jest 6, no to jest. No i co? No. No i jak masz od... 20, masz 22.09, to masz ileś tam minut. Nie wiem, nie chcę mi się liczyć. No to... Głupie to by było, jakby tak było. Które... No, możliwe, że tak jest. Ale... Kurwa, ale to pokazuje godziny i minuty na serwerze. Ale kurwa, jak masz 22.9, to kropka dzień to jest 9 minuta. A z Gancji, kurwa, ty kropka jest. No tak jest. Nie ma, kurwa. No jak... No to po kropce to są sekundy, młodzie. Na samym początku robiłem ci live'a i było 22.22. Tak no. Było? No to no. Pierwsze są godziny, a potem są minuty. Ale nie rozumiesz, że nawet artysta ci potwierdzi, że kiedyś było przykładowo 22 i wymieniliście kropka 90 ileś? Tam było 9? Kropka 9. No gdzie to było? Nie wiem. No właśnie. Pamiętam, że tak było, ale nie wiem jak na czym. Została mi tylko melodia, zagłusza czas, mówię sobie tobie nie, tak. Jest, ale bo jest po prostu do 6, nie? I tak po kropce to jest Christiana, to jest 10 minut. No, nie, tylko melodia. Ogólnie wyjebane w ten kombajn kupuję prasę kwadratową. Kwadratową prasę. Kwadratową. Dobrze. Klasa. Na razie trzymajcie się, cześć. 40 kuni. Trzymajcie się, cześć.